W związku z tym, że chciałem zrobić materiał o wysokości opłat za przejazdy w krajach Europy Zachodniej, o sposobach pobierania opłat za przejazd, najpierw chciałem poruszyć temat klas emisji spalin. Ponieważ bardzo często wysokość opłaty za przejazd w różnych krajach zależy od klasy emisji spalin, czyli im ciężarówka jest bardziej ekologiczna, tym mniej płaci za przejazd. Z pewnością wielu słyszało, zna temat klas emisji spalin, wie o co chodzi. To będzie takie krótkie, szybkie przypomnienie, a dla tych, co nie wiedzą, to będzie taki wstęp. Wszystko zaczęło się w 1992 roku, gdy Austriacy rozpoczęli, że tak powiem, motoryzacyjną wojnę ekologiczną. Walkę o to, aby samochody emitowały coraz mniej szkodliwych substancji. Chodziło o dwutlenek węgla, tlenki azotu, szkodliwe tlenki azotu i cząstki stałe. Podzielono silniki na te wysokoprężne i te benzynowe i osobno przypisano im maksymalne wartości szkodliwych substancji, które mogą emitować. I przypisano im nazwę. Pierwsza nazwa klas emisji spalin to było Euro 0. Na dzień dzisiejszy mamy 2014 rok, mamy klasę Euro 6. W miarę upływu lat, od 1992 roku, te normy się zaciśniały, coraz mniejsze było, coraz mniej pojazdy mogły emitować tych szkodliwych substancji i doszliśmy do roku 2014. Norma jest kilkakrotnie mniejsza w porównaniu do normy Euro 0 i nazywa się Euro 6. Od stycznia 2014 roku obowiązuje norma Euro 6. Norma emisji spalin dotyczy nowo sprzedawanych pojazdów i nowo wprowadzanych do ruchu pojazdów. Czyli obecnie nie mogą być sprzedawane samochody poniżej normy Euro 6. Dobra, po co to wszystko? Tak jak wcześniej mówiłem, oczywiście chodzi o ekologię. Ale między innymi klasy emisji spalin przyczyniają się również do pobudzenia rynku sprzedaży samochodów ciężarowych, nowych samochodów ciężarowych. Bardzo często przedsiębiorcy mają jakąś tam umowę ze spedycją i spedycja wraca im koszty poniesione za autostradę. Z tym, że spedycja zastrzega sobie, że zwraca koszty tylko za klasę emisji spalin, przykładowo Euro 5. Gdy przewoźnik, przedsiębiorca transportowy posiada ciężarówki, przykładowo klasy Euro 3, no to z własnej kieszeni musi dopłacić tą różnicę, którą poniesie powyżej, którą nie zwróci mu spedycja. Dlatego bardzo często decydują się przewoźnicy na wymianę taboru na nowszy w celu właśnie ograniczenia tych kosztów opłat za przejazd. Także oprócz ekologii również pobudza, że tak powiem, klasę emisji spalin, pobudzają, że tak powiem, rynek sprzedaży nowych samochodów. Tym bardziej, że przykładowo tak jak mieliśmy teraz przełom 2013 i 2014 roku, czyli przełom klas emisji spalin pomiędzy Euro 5 i Euro 6, klasę emisji spalin Euro 5 można było kupić kilka tysięcy złotych taniej niż klasa emisji spalin Euro 6. Tym bardziej, że nie padły żadne deklaracje spośród państw, jeśli chodzi o wysokość opłat w porównaniu do klasy euro spalin, klasy emisji spalin Euro 6 i klasy emisji spalin Euro 5. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi klasami spalin, jeśli chodzi o wysokość opłat za przejazd. Dlatego przedsiębiorca, że tak powiem, nie ponosząc żadnych strat, mógł sobie wymienić tabor na troszeczkę nowszy, tańszym kosztem. Bo na kilku, czy tam kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu ciężarówkach robiły mu się spore oszczędności. Ciężarówkę dodatkowo zastosowano, można powiedzieć, trzeci układ wspomagający oczyszczanie spalin. Wspomagający oczyszczanie spalin ze szkodliwych tlenków azotu. Zastosowano roztwór mocznika, który aplikowany jest do katalizatora i ma to na celu rozłożyć szkodliwe tlenki azotu na takie, aby były nieszkodliwe dla atmosfery. Roztwór mocznika, czyli AdBlue. AdBlue to jest nazwa handlowa. Pod taką nazwą najczęściej możemy spotkać roztwór mocznika.
jest najbardziej rozpowszechniony. Najczęściej się z nim spotkamy. To jest zbiornik roztworu mocznika, który najczęściej można spotkać pod nazwą AdBlue. Najbardziej rozpowszechniony chyba właśnie produkt pod tą nazwą niemieckiej firmy z Berlina, która sprzedaje swój produkt pod taką właśnie nazwą AdBlue. Są inni również producenci roztworu mocznika, ale nie mogą nazwać go nazwą AdBlue. Mogą nazywać zupełnie inaczej. Jak widać, mamy osobne dwa zbiorniki. Można spotkać w ciężarówkach również tak jakby jeden taki duży zbiornik, na przykład w Manach tak jest, gdzie w postaci jednego dużego zbiornika mamy jeden na olej napędowy, a drugi mamy na roztwór mocznika, czyli AdBlue. Jeden ma korek czarny, tak jak tutaj. Czyli olej napędowy, a drugi niebieski, czyli roztwór mocznika. Odkręcając kurek, okaże się, że tutaj mamy taki dosyć wąski otwór, także żaden pistolet diesla się tu nie zmieści. Ponadto tutaj jest w tej niebieskiej części zamontowany taki magnetyczny pierścień. Zamontowany jest tutaj taki magnetyczny pierścień, który odblokowuje pistolet z dystrybutora AdBlue i może rozpocząć się tankowanie AdBlue. Gdybyśmy się pomylili i włożyli pistolet AdBlue do otworu baku diesla, to polałoby się taka tylko odrobinka, powiedzmy 20-30 ml i pistolet by się zablokował. To jest celowo zrobione w ten sposób po to, żeby nie zaszło przypadkowe zatankowanie AdBlue do diesla i na odwrót. Na odwrót mamy za mały otwór, a po drugiej stronie mamy blokujący się pistolet. Teraz może podejdę do dystrybutora AdBlue i pokażę, jak wygląda jeszcze dystrybutor AdBlue. AdBlue, czyli roztwór mocznika. No, to jest dystrybutor roztworu mocznika marki AdBlue, jak widać. Troszeczkę inny niż dystrybutor oleju napędowego czy tam benzyny. Tutaj mamy taką osłonę. Tu znajduje się pistolet. Pistolet posiada taką blokadę. Prawdopodobnie tam jest albo stalowa kulka, albo jakiś wałeczek stalowy, albo jakaś płytka stalowa, która odblokowuje się po włożeniu pistoleta do odpowiedniego zbiornika. Tak jak wcześniej mówiłem, w otworze wlewu roztworu mocznika znajduje się magnes, który prawdopodobnie przesuwa tą stalową kulkę bądź ten wałeczek, bądź tą klapkę i odblokowuje pistolet. I następuje tankowanie. Taka zabezpieczenie zrobione, żeby nie pomylić, nie nalać roztworu mocznika do diesla. Tutaj mamy jeszcze takie ostrzeżenie, że to nie jest diesel, tylko AdBlue. I tutaj mamy cenę 65 centów za litr. To jest dosyć dobra cena. Kupując na przykład roztwór mocznika w karnistrach 10-litrowych na stacji, możemy za 10-litrowy karnistr zapłacić 16 euro na przykład. Czyli wyjdzie dużo, dużo drożej. Dlatego najkorzystniej jest tankować roztwór mocznika z dystrybutora podczas tankowania oleju napędowego. Zużycie roztworu mocznika AdBlue waha się około, wynosi około 5% zużytego paliwa, czyli gdy tankujemy 600 litrów oleju napędowego, zatankujemy około 30 litrów roztworu mocznika, czyli AdBlue. Tu mamy już dystrybutor
rozworu mocznika na innej stacji benzynowej. Jak widać, mamy cenę 57 centów za litr. Dobra cena. Można spotkać drożej. Cena na wyświetlaczu nie oznacza, że przedsiębiorca ponosi właśnie taką cenę tego produktu. Wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Im firma większa, tym więcej zużywa wszystkiego, tym ma większe możliwości negocjacji. W firmach mniejszych, które nie posiadają możliwości negocjacji, można spotkać rozwiązania alternatywnego zaopatrywania się w roztwór mocznika. Powiedzmy, że mamy firmę 20-30 ciężarówek, czyli taką niewielką, można powiedzieć, firmę. W świetle ekonomii to będzie małe przedsiębiorstwo do 50 osób zatrudniające. Powiedzmy, że mamy taką firmę 20-30 ciężarówek i firma posiada bazę jakąś, bazę, miejsce parkingowe, gdzie często pojawiają się ciężarówki. Firma taka może alternatywnie zaopatrywać się w roztwór mocznika. Roztwór mocznika można kupić z dystrybutora w pojemnikach po 10 litrów. Można również kupić z cysterny. Można również kupić w pojemnikach, kontenerach po 1000 litrów. Spotkałem się już raz z takim rozwiązaniem w jednej firmie. Właśnie firma zaopatrywała się w ten sposób w roztwór mocznika. Do takiego kontenera 1000 litrów można dokupić pompkę, oprzyrządowanie, pistolet i w ten sposób samodzielnie tankować sobie AdBlue, roztwór mocznika. To jest właśnie rozwiązanie dla firmy, która posiada bazę jakąś. Ciężarówki wracają, pojawiają się często na bazie, co gwarantuje zwrot, że tak powiem, z tej inwestycji alternatywnego zaopatrywania się w roztwór mocznika. Umieszcza się taki kontener pojemności 1000 litrów w garażu, ponieważ roztwór mocznika krystalizuje się przy minus 11 stopniu Celsjusza. Przy minus 11 stopniach Celsjusza się krystalizuje. Proces podobno jest odwracalny, ale występują jakieś problemy, mianowicie pojawiają się kryształki w tym roztworze mocznika i mogą się pojawić problemy natury technicznej, mianowicie zatykanie się systemu zasilania roztworem mocznika w ciężarówce. Także mogą się pojawić w związku z tym problemy. Dlatego taki kontener mieszcza się w jakimś garażu, blisko ściany, przewierca się przez ścianę otwór, puszcza się przez ten otwór wąż. Po drugiej stronie ściany montuje się pistolet, taki jak tutaj, włącznik pompki, która przepompowuje roztwór mocznika z tego właśnie kontenera umieszczonego w garażu do zbiornika roztworu mocznika w ciężarówce. I w ten sposób firma zaopatruje się w roztwór mocznika, ograniczając koszty roztworu mocznika, które może wygenerować w jakiś inny sposób szczytniejszy, na jakiś szczytniejszy cel niż roztwór mocznika. Także są różne alternatywy, alternatywne sposoby zaopatrywania się w roztwór mocznika. A jak widać, tu mamy AdBlue, czyli, że tak powiem, monopolista na rynku.